Otwieram 28. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Pierzgowo, zwołaną na wniosek wójta. Witam wszystkich radnych obecnych na dzisiejszej sesji Rady Gminy. Witam pana wójta Rafała Kucińskiego, witam pana sekretarza Wiesława Morawskiego, witam panią Skarę Wiolantę Ruziecką, witam panią Basię Szybulską z Biura Obsługi Rady, witam przedstawiciela mediów. Proszę pana wiceprzewodniczącego o odczytanie informacji dotyczącej RODO. W sesji Rady Gminy Pierzgowo informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji Rady Gminy Pierzgowo odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio i wideo osób biorących w niej udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci internetowej w celu transparentności działań Rady Gminy Pierzgowo. Biorąc udział w sesji Rady Gminy Pierzgowo, dana osoba wyraża zgodę na przetwarzanie jej wizerunku. Udział w publicznej sesji Rady Gminy Pierzgowo czy wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie sesja Rady Gminy Pierzgowo, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas niniejszej sesji na określonych polach eksploatacji. Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalenie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja zostanie przeprowadzona z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Wysoka Rado, stwierdzam, że w obradach sesji Rady Gminy uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Porządek obrad otrzymaliście Państwo w materiałach, nie będę go czytał. Wysoka Rado, przystępujemy do realizacji porządku obrad. Przechodzimy do drugiego punktu obrad, to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Pierzgowo. Projekt uchwały omawialiśmy na spotkaniu przed sesją. Nie będziemy szczegółowo omawiać. Jeżeli będą jakieś pytania, to odpowiemy w dyskusji. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z panów radnych chciałby o coś zapytać? Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Pierzgowo z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pierzgowo. Rada Gminy Pierzgowo uchwala. Przystępujemy do głosowania. Czytam nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej. Palicki Andrzej, Bucholski Tomasz, Cichowski Krzysztof, Czerwiński Krzysztof, Kacprzak Jarosław, Krajewski Jerzy, Masłowski Reneusz, Ruzicki Dominik, Sobotka Tadeusz, Sosnowski Jacek, Tadra Robert, Kaczmarek za, Zaborowski Sławomir. Głosowało 13 radnych, 13 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pierzgowo. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do trzeciego punktu obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Projekt ten również był omawiany na spotkaniu przed sesją, także omówimy dyskusję, jeżeli będą jakieś pytania. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z panów radnych chciałby zadać pytanie? Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Pierzgowo z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Rada Gminy Pierzgowo uchwala. Przystępujemy do głosowania. Czytam nazwiska radnych. Balicki Andrzej, Bucholski Tomasz, Cichowski Krzysztof, Czerwiński Krzysztof, Kacprzak Jarosław, Krajewski Jerzy,
Masłowski Reneusz, Piasecki Witold, nieobecny, Rudzicki Dominik, Sobotka Tadeusz, Sosnowski Jacek, Tadra Robert, Kaczmarek za, Zaborowski Sławomir. Głosowało 13 radnych, 13 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dzierzgowo. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Ja poproszę może pana radnego, który teraz nas dołączył, o podpisanie listy. Od tego momentu w sesji uczestniczy 14 radnych. Przechodzimy do punktu 4. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. I tak jak w poprzednich punktach, jeżeli będą jakieś pytania w dyskusji, odpowiem. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z panów radnych chciałby o coś zapytać? Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Rada Gminy Dzierzgowo uchwala. Przystępujemy do głosowania. Czytam nazwiska radnych. Balicki Andrzej, Bucholski Tomasz, Cichowski Krzysztof, Czerwiński Krzysztof, Kacprzak Jarosław, Krajewski Jerzy, Kwestarz Rafał, Masłowski Reneusz, Różicki Dominik, Sobotka Tadeusz, Sosnowski Jacek, Tadra Robert, Kaczmarek za, Zaborowski Sławomir. Głosowało 14 radnych, 14 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do punktu 5. To jest podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. I tutaj również, tak jak w poprzednich punktach, otwieram dyskusję. Jeżeli będą jakieś pytania, niejasności, na nie odpowiem. Czy ktoś z panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. Rada Gminy Dzierzgowo uchwala. Przystępujemy do głosowania. Czytam nazwiska radnych. Balicki Andrzej, Bucholski Tomasz, Cichowski Krzysztof, Czerwiński Krzysztof, Kacprzak Jarosław, Krajewski Jerzy, Kwestarz Rafał, Masłowski Reneusz, Różicki Dominik, Sobotka Tadeusz, Sosnowski Jacek, Tadra Robert, Tkacz Marek za, Zaborowski Sławomir. Głosowało 14 radnych, 14 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dzierzgowo. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W punkcie 6. mamy podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty. Czy ktoś z panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę. Czy pan
Proszę pana. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Kalkulacja kwoty, Szanowni Państwo, one nic nie uległy zmianie, tak jak to szczegółowo omawiałem na sesji budżetowej 29 grudnia 2021 roku. Drodzy Państwo, tak jak żeśmy na spotkaniu przed dzisiejszą sesją wspominałem Państwu, czym podyktowane jest, że trzeba jeszcze raz tą uchwałę podjąć. Proszę Państwa, trzeba podjąć ją tylko i wyłącznie z tego względu, że w wyniku przesyłania tego projektu uchwały do nadzoru, względu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego wkradł się błąd techniczny i chciawszy, żeby tą uchwałę teraz, że tak powiem, naprawić, po prostu trzeba ją jeszcze raz podjąć. Nic nie uległo, Szanowni Państwo, zmianie. Także Panie Tadeuszu, ustosunkowując się do Pana pytania, no nie wiem, czy jest sens, czy nie ma sensu jeszcze raz o tym wszystkim mówić, ponieważ szczegółowo kwoty, wszystko ja na sesji stawki 29 grudnia, ja o wszystkim o tym szczegółowo omawiałem na tej sesji. Stawka, tak jak Państwu przedstawiałem, no to jest z 18 zł na 23 zł, bo to może taka najistotniejsza sprawa względem tej gospodarki śmieciowej. Czym ona jest podyktowana? Podyktowana jest tym, że jest po prostu znaczny wzrost ilości śmieci. Mamy 150 ton śmieci więcej niż w roku 2020. No i oczywiście oferty. Oferty też są droższe, aniżeli na ten rok, który mijał. Też Państwo dobrze o tym wiecie, że przetargi były zorganizowane 2 za pierwszym razem, oferty wpłynęły 3. Unieważniłem to, ponieważ to przewyższała ta kwota, oferta przewyższała wartość zabezpieczoną w budżecie. Został zorganizowany przetarg jeszcze raz i za drugim razem oferty wpłynęły już tylko 2. I nadal tą ofertą względem tego pierwszego otwarcia i przy drugim otwarciu również była najtańsza oferta, tym razem firmy Błysk BIS. Także w wielkim, ogromnym skrócie tak to, Szanowni Państwo, wygląda. Powtarzam jeszcze raz, ta sprawa wzrostu cen dotyczy przede wszystkim znacznego wzrostu ilości śmieci. Radni też na tej komisji wtedy przed tą sesją budżetową też nie do końca to wszystko tak mogli zrozumieć, że duże ilości popiołu są. No Szanowni Państwo, papiery wszystko nam przedstawiają, jakie są tony. Ja też tutaj się zgadzam, że popiół no można też i w inny sposób właściwy, prawny zagospodarować, nie trzeba też i wszystkiego do koszy. No ale jest jak jest. Też niektórzy radni też o tutaj wspominali, że też ze swoimi mieszkańcami rozmawiają i niektórzy wychodzą z założenia, płacę to, wymagam i wrzucam wszystko do worków, do koszy. Nie bardzo interesuje kwestia kompostowania i tak dalej. Także Szanowni Państwo, ten temat naprawdę, ja tu można było na ten temat mówić długo, na temat śmieci. Ja szczegółowo na sesji 29 grudnia to omawiałem i tu nic nie uległo zmianie względem stawki. Wszystko jest tak, jak było 29 grudnia, a uchwała jeszcze raz jest podejmowana ze względu na ten błąd techniczny. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze o coś zapytać? Bardzo proszę. Nie widzę, zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Dzierżgowo z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty. Rada Gminy Dzierżgowo uchwala. Przystępujemy do głosowania. Czytam nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej. Balicki Andrzej, Bucholski Tomasz, Cichowski Krzysztof, Czerwiński Krzysztof, Patwszak Jarosław, Krajewski Jerzy, Kwestarz Rafał, Masłowski Reneusz, Ruzicki Dominik, Sobotka Tadeusz, Sosnowski Jacek, Tadra Robert,
Kaczmarek Zaborowski, Sławomir. Głosowało 14 radnych, 14 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dzierzgowo. Paragraf czwarty. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała numer 202/27RZ/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty. Paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku. Zamykam porządek obrad. Stwierdzam, że zrealizowaliśmy go w całości. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w sesji Rady Gminy. Zamykam 28. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Dzierzgowie.